Wibracje miłosno-anielskie. Witam serdecznie, kochani moi subskrybenci i widzowie. We wróżbie poniedziałkowej myślę, że należy coś zmienić, żeby nam się nie nudziło, więc położę kartę Tarota na miłość, kartę anielską na miłość na ten tydzień oraz wskazówki anielskie. Troszeczkę zmienię poniedziałkową wróżbę. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach, czy Wam się będzie podobać. Oczywiście proszę o komentarze, o Wasze lajki z kciuczkiem w górę. Dziękuję serdecznie. Wszyscy nowi, zasubskrybujcie mój kanał koniecznie, ponieważ bardzo cieszę się, jak przychodzicie tutaj nowi i zostajecie. Kochani, również oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualnie. Napiszcie do mnie e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście tutaj w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. I ja powróżę Wam indywidualnie, osobiście, na podstawie Waszych zdjęć, dat urodzenia i konkretnych pytań do kart. Oczywiście podam Wam wcześniej warunki takich wróżb indywidualnych. Kochani, więc skupcie się na Waszej osobie ukochanej, na Waszym partnerze lub partnerce. Myślcie, wizualizujcie ją, a ja wyciągnę kartę Tarota na miłość na ten tydzień. Proszę kartę na miłość. Proszę kartę na miłość. Proszę kartę na miłość. Ups. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość, czyli coś, kochani, wydarzy się tutaj po Waszej myśli. Sprawiedliwie będzie osądzone. W miłości, w związku, w relacji, jeśli macie jakiś problem, to sprawiedliwość tutaj będzie dana, tak? Czyli coś, nie wiem, czy macie jakiś spór, rozwód, sprawy, tak? W małżeństwie na przykład. Sprawy notarialne, sprawy rozwodowe, sprawy podziału majątków, sprawy alimentów, długi. Tutaj będzie coś sprawiedliwie po Waszej myśli rozwiązane, zdecydowane. Więc karta sprawiedliwości również, gdzie zapanuje równowaga, tak? Być może zakończą się jakieś ciężkie tutaj sprawy, jeśli macie jakieś konflikty urzędowe, czy no rzeczywiście rozstaliście się z małżonkiem, z partnerem, znaczy nie wiem, czy kłócicie się o coś, czy sądujecie, tak? No ale również nie tylko sprawy sądowe w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale również, kochani Państwo, sprawy rozmaite, tak? Sprawy sporów, konfliktów, dyskusji, kryzysu. Tutaj dogadacie się, być może wyjaśnicie sobie wszystkie sprawy. Zapanuje znowu harmonia, balans, rozstrzygnięcie jakichś skomplikowanych konfliktów, czyli dogadacie się jednym słowem, tak? Oczywiście wszyscy ci, którzy nie pytają tylko o sprawy miłosne, to mogą być tutaj dobre jakieś rozwiązania rozmaitych spraw urzędowych. Sprawiedliwie rozpatrzone coś będzie w pracy. Dobrze, tutaj mi się już odwróciła karta anielska. Zobaczmy jeszcze kartę anielską do tego tematu. Komu powinieneś wybaczyć? Zobaczcie, sprawiedliwość i ta karta anielska. Czyli jakiś jest konflikt, jakaś sprawa. I tutaj zauważ, zastanów się. Komu powinieneś wybaczyć w tym konflikcie, w tych może, nie wiem, czy w rozwodzie, czy w zawikłanych sprzeczkach, sprawach?
Gdy uwolnisz się od starych złości i uraz, zobaczysz, jak twoje marzenia zaczynają się spełniać. Czyli zobaczcie, jeśli uwolnisz się z gniewu, ze złości, z jakichś sporów, tak? Tutaj, jeśli wygarniecie sobie coś, wygadacie, pogodzicie się, jeśli nastąpi znowu balans, tak? Ta waga jest tutaj symbolem sprawiedliwości, ale również i balansu, tak? To jeśli wybaczysz, zapomnisz, wybaczysz, tak? Przebaczysz, to wszystko wyjaśni się i otworzą się nowe perspektywy. Przyjdą, tak? Otworzą się automatycznie nowe perspektywy, które pomogą ci, by zapomnieć o tych zadrach, być może konfliktach tutaj emocjonalnych, związkowych, małżeńskich. Także, kochani, zastanówcie się, komu powinieneś teraz wybaczyć i z kim powinieneś sprawy wyjaśnić, by nie czuć w sercu zadry, która cię blokuje, która jest ciężarem, balastem. Zobaczmy jeszcze klucze anielskie. Jakie klucze anielskie są tutaj pomocne? O, już się odwróciła karta. Ok, dziękuję. Dwa klucze anielskie. Pierwszy, który mi wypadł. Podziwiaj to, co w życiu piękne. Widzisz? Czyli wyjaśnij problemy, wybacz, nie czuj urazy i podziwiaj piękno życia. Podziwiaj pozytywność życia. Pozytywność spraw wokół ciebie, natury. Czyli nie zauważaj tylko tego, co negatywne. I nie czuj w sercu tylko urazy, tak, negatywności. Bądź dobrej myśli. Czyli sprawy ułożą się pozytywnie, dobrze, tylko bądź dobrej myśli, myśl pozytywnie. Tak? Wow. Zobaczcie, jak pięknie te karty ze sobą dzisiaj współgrają. Mamy sąd, czyli wyjaśnienie wszelkich spraw, balans, wybaczenie komuś, być może kto cię zranił. Zauważanie w życiu pięknych, pozytywnych rzeczy i należy być dobrej myśli, że wszystkie sprawy rozwiążą się i rozwiną pozytywnie. Takie wibracje miłosno-anielskie macie na ten tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na mój kanał. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Do usłyszenia już wkrótce.